Witam Was, kochani. Nazywam się Łukasz Stencel. Jestem z Łodzi. Ciężko było mi się zebrać, żeby powiedzieć świadectwo, ponieważ obecnie jestem w bardzo trudnym położeniu i wciąż w takim ciężkim miejscu mojego życia. I pomimo tego, że jestem zbawiony, to jednak moje życie teraz, powiedzmy, że nie prezentuje chwały Bogu, tak? Ogólnie w tym roku właśnie skończyłem 33 lata i minęło mi 5 lat z Jezusem. Wychowywałem się na bardzo trudnej dzielnicy, na Starym Widzewie, tuż obok stadionu. W bardzo młodym wieku wpadłem w straszne towarzystwo, w towarzystwo totalnej patologii, tak, po prostu było tam wszystko. Było tam złodziejstwo, było tam dealerka, była tam gangsterka, była tam łobuzerka, no po prostu pełne spektrum patologii. Praktycznie można powiedzieć, że było to najgorsza dzielnica, jedna z najgorszych dzielnic Łodzi. W wieku 14 lat pierwszy raz zapaliłem amarychę. No i na początku była to niewinna zabawa, prawda? Wydawało mi się, że wszystko trzymam pod kontrolą. Później zaczęła się amfetamina i twardsze środki, tak? No i tak stopniowo jakby coraz bardziej zagłębiałem się w nauk. Pomimo tego, że byłem bardzo zdolną osobą, byłem bardzo utalentowany, miałem różne osiągnięcia w sporcie, miałem różne osiągnięcia w konkursach literackich i tak dalej, pomimo tego, że nie uczyłem się praktycznie wcale, miałem bardzo dobre stopnie w szkole, jednak w domu nie było nigdy tej opieki, takiej porządnej, mocnej, silnej ojcowskiej ręki, która poprowadziłaby mnie w życiu, tak? Która by mnie nakierowała na dobry cel. Moja matka była kochająca, zawsze była bardzo dla mnie dobra, ale ojciec był tą stroną, która była poniżająca. Jakby cały czas po prostu mnie dołował, cały czas mówił, że jestem zerem i tak nic ze mnie nie wyrośnie, tak? No i gdzieś po prostu zaczęło się to sprawdzać w moim życiu. I pamiętam, że był taki moment po prostu kulminacyjny jakby, tak? Że spotkałem bardzo złego człowieka na swojej drodze. Jakby z tej perspektywy dzisiejszej świadomości po prostu wiem, że to był diabeł, który był w człowieku, tak? I ten człowiek pokazywał mi bardzo złe rzeczy, po prostu namawiał mnie do wszystkiego. Naprawdę, wiecie, nie będę mówił tych wszystkich złych dokonań, które zrobiłem. Mogę wam powiedzieć, że po prostu zrobiłem praktycznie wszystko, co najgorsze. Nie zgwałciłem tylko nikogo i nie zabiłem nikogo. Tak to chyba zrobiłem wszystko po prostu. Wszystkie możliwe przestępstwa, tak? Naprawdę było tego mnóstwo. Nie chcę tego wymieniać, bo będzie to trwało bardzo długo. Ale generalnie jakby głównym tym korzeniem zła po prostu było uzależnienie, jakby coraz bardziej w to wchodziłem, tak? Byłem też osobą taką, która była jakby rozdarta na dwie części. Ja całe życie jakby chciałem być dobrym człowiekiem. Bardzo tego pragnąłem, ale nie potrafiłem tego uczynić, tak? I gdzieś po prostu we mnie zawsze toczyła się taka wewnętrzna walka. Ja jakby tam byłem na tym osiedlu, jakby latałem w różnych ekipach i uczestniczyłem w tym, zostałem w to wciągnięty, ale moje serce gdzieś było poza tym. Ja wiedziałem, że do tego nie pasuje, wiecie? W ogóle to jest taka też ciekawa sytuacja. Ostatnio miałem taki moment refleksji jakby nad swoim życiem. No wiecie, tak jak mówię, 33 lata, skończyłem mi 5 lat z Jezusem. W ogóle jest taka fajna sytuacja, że 21 stycznia się urodziłem w dzień babci, a 28 stycznia się narodziłem na nowo, 2013 roku, tak? Więc w ogóle Bóg zrobił tak, że moje urodziny trwają równo 8 dni. To mi pokazało jego perfekcję, jego doskonałość, bo w ogóle też urodziłem się w poniedziałek o 6 rano, a narodziłem się na nowo w poniedziałek o 18. I wiecie, w ogóle takie szczególiki, no nie? I tak, po śmierci już mojej mamy, w ogóle przeszedłem wszystkie jakby etapy uzależnienia, tak? Po prostu już doszedłem do miejsca, w którym miałem umrzeć. Po śmierci mojej mamy, ona w 2009 zmarła, dostała tętniaka. Wiecie, po prostu nie było tej osoby, która by mnie ciągnęła w górę, tak? Ona zawsze gdzieś tam po prostu mnie kibicowała, ja wiem, że ona się za mnie modliła. Jakby od strony mamy też miałem rodzinę wierzącą, też miałem ludzi zbawionych, wiecie, i oni się jakby cały czas za mnie modlili, bo już później wiadomo, że nie było tajemnicą w mojej rodzinie, że ja mam bardzo poważny problem z nałogami. Byłem w takim krzyżowym uzależnieniu, po prostu brałem praktycznie wszystkie substancje, chyba też łatwiej byłoby mi wymienić, czego nie brałem. Całe szczęście się nie wkręciłem w heroinę, ale głównie były to stymulujące środki, tak, lubiłem po prostu być pobudzony. Też byłem naprawdę mocno pokręcony seksualnie, bo te środki niestety tak działają.
byłem złodziejem, kradłem po prostu wszystko, co popadnie, tak? Okradałem pracodawców, okradałem dom rodzinny, nie okradałem kolegów, bo miałem jakieś tam zasady, powiedzmy, tak? No i doszedłem do takiego krytycznego punktu w tym moim życiu. Pamiętam ten 2012 rok, był takim apogeum zła, wtedy po prostu już to uzależnienie całkowicie nade mną zapanowało, straciłem na tym totalnie kontrolę. Jak miałem 26 lat, ponieważ przez tyle lat ćpania, no to miałem dostęp oczywiście do najmocniejszych środków, bo znałem już takich poważnych ludzi. No i dostałem zawału serca, przedawkowałem po prostu, dostałem substancję od człowieka, który powiedział mi: uważaj z tym, bo to jest bardzo mocne, jak przesadzisz, to może się też wystąpić, tak? Ale oczywiście ja sobie nic z tego nie zrobiłem, ja jestem w ogóle taki silny i wytrzymały i tak dalej. No i wzięłem tego pół grama na raz, dostałem zawału serca w wieku 26 lat. Później niestety, ponieważ nie mogłem już uprawiać sportu, bo zawsze byłem jakąś dyscyplinę sportową zaangażowany, no już nie było jakby tej dobrej rzeczy, która by mnie pociągnęła w górę, jakby, tak? Więc po prostu brałem dalej, dostałem ciężkiej niewydolności mięśnia sercowego. To jest choroba, która się kwalifikuje do przeszczepu. 10 lat to jest maks dla takiej osoby przy dobrym prowadzeniu, przy odpowiedniej diecie i umiarkowanych ćwiczeniach fizycznych, tak? I był też taki moment, że po prostu moja ciocia, siostra mojej mamy, ona też niestety niedawno zmarła, bo przegrała walkę z rakiem. Pomodliłem się po prostu tą krótką modlitwą, żeby przyjąć Jezusa, tak? Wiecie, coś faktycznie się we mnie zmieniło, tylko że to było takie subtelne, jakby, tak? Wiecie, ja się ogarnąłem na jakiś krótszy czas, ale później niestety znowuż pobrnąłem dalej w te nałogi. I pamiętam, miałem taki moment właśnie w połowie 2012 roku, że po prostu, wiecie, spojrzałem w lustro i zobaczyłem w nim potwora. Zobaczyłem w nim potwora. Po prostu nie poznawałem samego siebie. Byłem tak wyniszczony, nie po prostu brzydko, aż byłem wychudzony, ważyłem 74 kilo. Co na mnie było bardzo, bardzo niewielką wagą, tak? Po prostu byłem wyniszczony na maksa. Wiecie, bebechy mnie bolało, po prostu czułem się jak wrak człowieka. I zawołałem po prostu z całego serca do Jezusa, powiedziałem po prostu takie słowa: Boże, ja wiem, że Ty jesteś, ja tylko wiem jedno, że Ty mnie kochasz. Ja po prostu zmarnowałem swoje życie, jestem skończony, jestem degeneratem, ale wiem, że Ty możesz mnie z tego podnieść. Uratuj mnie, proszę Cię. Tak zawołałem do Boga z całego serca, wiecie? I na początku 2013, dokładnie 28 stycznia 2013 roku, ja po prostu w pewnym momencie, wracając z domu do pracy, usłyszałem głos Boga, bardzo wyraźny głos. To nie był taki głos jakby w myślach, ale on był bardzo wyraźny dzwon w mojej głowie, tak? On po prostu powiedział do mnie: wyjdź teraz z tramwaju i idź do kościoła, ponieważ ja byłem też jednocześnie osobą bardzo, bardzo, bardzo religijną, skrajnie religijną. Wiecie, robiłem te wszystkie złe rzeczy, ale byłem jednocześnie bardzo religijny, wiecie, chodziłem do spowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę byłem bardzo zakręconą osobą. Usłyszałem ten głos, wiecie, wszedłem do katedry łódzkiej, tam miałem po prostu taki jakby moment pojednania z samym sobą i w ułamku sekundy, w którym dotknąłem klamki, właśnie to wybiła godzina 18, otworzyłem drzwi i po prostu, wiecie, wyszedłem przed te drzwi i jakby zasłona zerwała się z moich oczu, po prostu rozejrzałem się dookoła i mówię: Boże, jakie to jest wszystko piękne. Wiecie, wiedziałem, że w tym momencie był obok mnie Bóg, był obok mnie Jezus i po prostu zacząłem chodzić, spacerować po parku, ponieważ jestem artystyczną duszą, ponieważ jestem poetą, ponieważ jestem raperem, Bóg do mnie przemawia w taki szczególny sposób, jakby, tak? Mamy taki swój język specjalny i wiecie, ponieważ ja znałem Biblię, on doprowadził mnie do takiego drzewa jakby pomarańczowego. Ja zerwałem, na którym były liście pomarańczowe. Nie chcę się zagłębiać w szczegóły. Ja zerwałem po prostu z tego drzewa gałązkę i Bóg wtedy do mnie powiedział: złapałem Cię za rękę, już nigdy Cię nie zostawię. Wiecie, chcę Wam coś powiedzieć, że ja wiem z tej perspektywy, bo ja teraz słyszę Ducha Świętego, słyszę, jak On do mnie mówi. Wtedy ja słyszałem głos Ojca. Ja słyszałem głos Ojca. Wiecie, ten głos był przejmujący, że aż po prostu we mnie wszystko drżało. To był głos poruszający do głębi serca. Ten głos, on jest jednocześnie pełen władzy i jednocześnie pełen dobroci. Jednocześnie pełen ciepła, a jednocześnie jakby ustawiający do pionu, tak? I wiecie, kiedy wszedłem do domu, w ogóle była taka sytuacja, że
ja padłem przed Bogiem na kolana, a Bóg powiedział do mnie, teraz mi przysięgnij. On tak powiedział, a w Biblii jest napisane, nie przysięgajcie, ani na niebo, ani na ziemię, nie? Ciekawe. I ja po prostu powiedziałem, i Boże, co mam Ci przysięgnąć, bo ja nie wiem, ja już tyle razy Ci przysięgałem, że ja nie wezmę narkotyków i zawsze to łamałem. I wtedy głos przemówił przeze mnie. Ja powiedziałem, jakby po natchnieniu Ducha Świętego, tylko wtedy to było takie znaczące. Ja to tak silnie odczułem. Powiedziałem, Boże, Ty złapałeś mnie za rękę, ja już nigdy Cię nie puszczę, inaczej niech będę przeklęty. Ja nie rozumiałem wtedy tych słów, które wypowiedziałem, ale teraz już wiem, że kiedy ja puszczam go za rękę, to po prostu przekleństwo do mnie przychodzi. Wiecie? To o to chodziło. Po czasie oczywiście przychodzi dobre zrozumienie wszystkiego, co się dzieje. I wiecie, po prostu usiadłem i włączyłem sobie komputer, ponieważ ja maniakalnie, w ogóle fanatycznie słuchałem muzyki rap. Ja potrafiłem po robocie przychodzić do pracy, kręcić jointy, jarałem jointy i non-stop słuchałem muzyki po prostu. Byłem takim fanatykiem, jakby kolekcjonowałem rap, wiecie, jakieś tam różne badałem rzeczy i tak dalej. I w ogóle trafiłem na taką płytę Medium Graal. Wiecie, ja puszczam w ogóle tą płytę. I w ogóle co jest grane, w ogóle gościa na oczy nie widziałem, on mnie też, my siebie nie znaliśmy wtedy, bo teraz się już znamy. I ja w ogóle nagle słyszę, że ten człowiek zaczyna opowiadać najskrytsze szczegóły mojego życia. Oczywiście nie takim oczywistym językiem, tylko to było wszystko zaszyfrowane w metaforach, w epitetach i w innych związkach frazeologicznych, ale ja ten język bardzo dobrze rozumiem, do mnie to trafiło, ja po prostu... Wiecie, zrozumiałem, że Bóg zna wszystkie moje grzechy od A do Z, że On zna najdrobniejszą moją cząstkę, że On zna wszystkie moje najgłębsze pragnienia i marzenia. Wiecie, kiedy ja byłem tam zgnieciony na samym dnie, byłem po prostu najgorszy z możliwych ludzi, jakie możecie sobie tylko wyobrazić. On mi powiedział, jesteś dla mnie wartościowy. Ja Cię cenię, ja mam dla Ciebie wielką przyszłość. Ty jesteś powołany do wielkich rzeczy. Wiecie, i on tam mi powiedział właśnie na tej płycie, żebym był raperem. On mi tam powiedział, że ma dla mnie drugie serce. Jestem biedak z osiedla, co miał dwa serca, wyrwali jedno, mam zapasowe plus rewolwer, olśnień, a w lewej komorze ten osikowy kołek. Takie wersety. Wiecie, ja w ogóle przez 3 miesiące analizowałem tą płytę. To w ogóle była moja pierwsza Biblia, wiecie. I wiecie, i zacząłem w ogóle rozpoznawać, co Bóg do mnie mówi. To do mnie mówi, to do mnie mówi. Aha, okej. Okay. Zacząłem kumać. I w ogóle w pewnym momencie, po 3 miesiącach, jeszcze miałem to serce cały czas zepsute. Wiecie, ja w ogóle miałem takie objawy, że jak ja tylko chciałem zacząć biec, to po prostu miałem palpitacje, zadyszkę, problemy z oddychaniem, ciężar na klatce piersiowej, rwało mnie po prostu strasznie. Ludzie, ja się bałem, że ja umrę. Ja po prostu kładłem się wieczorem spać, ja się bałem, że się następnego dnia rano nie obudzę. Rozumiecie? Było strasznie, ja 2 lata z tym chodziłem. Musiałem normalnie funkcjonować. Czasami miałem tak, że jak się w pracy przemęczyłem, to na przykład spałem po 16 godzin. Wiecie? Byłem naprawdę w strasznym stanie. Strasznym. W ogóle moja głowa była tak zajechana, że nie potrafiłem normalnego, sensownego, złożonego zdania sklecić. A teraz po prostu piszę utwory poetyckie, literackie i po prostu takie, że po prostu szok. Szok. Jeszcze chwileczkę. Nie tak prędko. Dobrze, więc tak. I teraz chcę wam powiedzieć jakby po nawróceniu, jak moje życie zaczęło wyglądać, tak? Więc w ogóle pierwszy rok trafiłem, sorry, ale to się krócej nie da, naprawdę. Pierwszy rok trafiłem do kościoła w ogóle katolickiego, bo oczywiście nikt mi nie pokazał innej drogi. Oczywiście byłem bardzo gorliwy, chodziłem, kurczę, 2 razy w tygodniu, nawet do spowiedzi nie raz chodziłem do komunii. Lektorem byłem nawet na tym. I wiecie co, ja powiem, i trafiłem właśnie jako na pierwszą osobę. Ja się po prostu modliłem do Boga, że ja chcę dla Niego po prostu służyć, tak? I ja trafiłem na Artura Celońskiego w internecie. I tam w ogóle te takie nauczania były fajne, jak on w domu sobie siedzi i tam mówi o wkładaniu rąk, podstawy nauki chrześcijańskiej. W ogóle ja zacząłem słuchać, ja w ogóle tak patrzyłem na tego gościa i mówię, kurde, jaki w ogóle fajny gościu, ja w ogóle bym chciał go spotkać, ten człowiek mówi z sensem, to widać, że to jest od Boga, nie? I w ogóle ja zacząłem stosować to wszystko, ja zacząłem zauważyć, że to działa. W ogóle pierwsza osoba, za którą się modliłem, to wygoniłem ducha śmierci, bo ona się chciała zabić, później ją przyprowadziłem do Jezusa, i się całe życie ułożyło, teraz ma rodzinę i tak dalej. I w ogóle wiecie, zobaczyłem, że w ogóle to jest sens mojego życia, nie? Zacząłem w ogóle tak fanatycznie opowiadać wszystkim to świadectwo. Po 3, po 4 godziny potrafiłem kogoś wałkować i przeprowadzałem ludzi do Jezusa, nie? Modliłem się i tak dalej, zacząłem widzieć pierwsze manifestacje, jakby ta moc, ona coraz bardziej gdzieś po prostu mi się ujawniała.
Aha, i z tym sercem. Ja po prostu modliłem się i powiedziałem do Boga, Boże, tak w ogóle prosta modlitwa, bo usiadłem sobie w ogóle tak przed Bogiem, tak, Boże, Ty powiedziałeś, że Ty mi uzdrowisz to serce, to kiedy Ty mi je uzdrowisz? Otworzyłem Biblię na wskrzeszeniu Łazarza, przeczytałem to, zamknąłem i Bóg mówi już. Aha, dobra. No to zamknąłem Biblię, otworzyłem tą Biblię i na drugi dzień obudziłem się z nowym sercem. Amen. Na drugi dzień miałem nowiutkie serce i Bóg, ale wiecie, Bóg to nie był koniec. Bóg, Duch Święty wtedy do mnie powiedział, a teraz zacznij biegać. Amen. I od tamtej pory po prostu biegam, tak? Amen. Teraz mam krótką przerwę, ale jeszcze będę dalej biegał oczywiście. I teraz tak, po roku trafiłem do wspólnoty, do której przyjeżdżał Artur Ceroński. To była pierwsza osoba, na którą trafiłem, taka prawdziwie namaszczona, charyzmatyczna i tak dalej. I no po prostu ja to było jakby spełnienie mojego marzenia, bo ja chciałem się bardzo z tym człowiekiem spotkać, no nie? I w ogóle on w ogóle pokazał mi miłość, bo wiecie, ja miałem taką sytuację bardzo trudną wtedy, ja nie miałem w ogóle na prąd, mieli mi prąd wyłączyć. I człowiek, którego pierwszy raz spotkałem na oczy, nie widziałem, wyłożył mi 450 zł na prąd. No ludzie, no kurczę, no to jest miłość, tak? A nie jakieś tam pania Luki. I później tak, no jakby... Po prostu bardzo miałem duże pragnienie, żeby służyć Bogu. Wiecie, ponieważ ja jestem wariatem. Ja naprawdę po prostu w zło poleciałem na maksa. Ja pojechałem po bandzie tak, że to jest szok, no nie? I tak samo ze skrajności w skrajność później wpadłem. Jakby z tej złej skrajności wleciałem w dobrą skrajność. I po prostu wiecie, moje życie gdzieś po prostu odłożyłem z boku, a wjechałem w służbę na pełną parę, no nie? I w ogóle... 3,5 roku służyłem Bogu, przez 2 lata byłem liderem ewangelizacji w Kościele Zwycięstwo, przez rok czasu, przez 2,5 roku byłem liderem ewangelizacji, przez rok prowadziłem grupę domową, tak? I w pewnym momencie po prostu doszedłem do takiego punktu, który jest teraz, że zacząłem zauważać pewne nieprawidłowości, pewne rzeczy mi się przestały podobać w tym kościele, to trwało dość długo. Artur mi mówił, mówili mi inni ludzie z obozu apostolskiego, żebym wyszedł z tego miejsca, żebym w ogóle wyprowadził się z Łodzi. Ja wiem, że to był Bóg, bo on chciał po prostu, żebym ja uniknął tej sytuacji, w której jestem teraz. Niestety po prostu nie chciałem słuchać, byłem zmanipulowany, miałem parę niezależności po prostu od mojego pastora. W ogóle, wiecie, w pewnym momencie, bo ja też niestety upadałem po nawróceniu jeszcze z narkotykami. Wiecie, jak ktoś jest w takim sztosie, no to nie jest tak błyskawicznie, że już i po prostu po wszystkim, tak? Gdzieś po prostu stopniowo Bóg mnie uwalnia. Ale wiecie, nauczyłem się naprawdę bardzo wiele i jedna rzecz, którą wiem, że mam, to mam po prostu już pewien poziom namaszczenia, bo jednak byłem w tej służbie już jakiś czas i Bóg mnie namaścił przez ten czas. I wiecie, ja do tej pory jestem w złej sytuacji teraz życiowej, ale do tej pory cały czas po prostu usługuję ludziom, cały czas ludzi przyprowadzam do Jezusa, cały czas ich uzdrawiam, cały czas wyganiam demony, bo wiem, że mogę robić te rzeczy, tak? I co jeszcze mogę dodać? Przychodzę po prostu tutaj, w to miejsce, bo tutaj kieruje mnie Bóg, to jest moje serce, ja wiem, że mam tutaj być, ja wiem, że to jest Niego, ja wiem, że On mnie tutaj doprowadził i że tutaj jest mój dom. Amen. Także chwała Bogu.